Cześć, czołem. Witam Was w ostatnim odcineczku z takiej miniserii Eurotrackowej, czyli serii, w której chcę zdobywać kolejne poziomy dostarczania prezentów. I teraz, słuchajcie, zacząłem, jak mi się uda nie rozłączyć z World of Tracks, to zacząłem ostatnią dostawę, jeżeli chodzi o Christmas Giving. Wise Giving, przepraszam. Także ostatnia dostawa z mojego nowego garażu. Jak widzicie, mam tylko 50 tysięcy euro, dlatego że kupiłem pojazdy do Turgu, do Jasy i do Konstancji. Są te trzy garaże, które kupiłem z myślą, że będę robił jakieś krótkie trasy w Bułgarii, ale tam już wszystko jest, słuchajcie, dostarczone. I nie mogę tych teraz robić. W związku z tym zerknąłem na mapę, kupiłem garaż w państwie bałtyckim. No i właśnie przywoliłem w policję, trudno. Dobry początek, słuchajcie, to było na szczęście. Ostatnia dostawa to jest około chyba 220 km, jak mnie pamięć nie myli, także publikacja tego odcinka to będzie pierwszy albo też drugi stycznia. Już wam powiem, że straciłem tutaj rachubę. Dobrze, podmyczek jest. Także ostatnia traska, jakieś 200 km, czyli co, około 14-15 minut, no chyba, że znowu wyrżniemy i wylądujemy w rowie. Prześladujmy ten odcinek, to było jakieś 3 odcinki temu, ale jeżeli ja to wszystko nagrywam ciurkiem, tam powiedzmy w odstępie 2, 3, 4, może 5 godzin, to co się działo dla Was 3 dni temu, czy 4 dla mnie jest czymś, co działo się chwilę temu, więc jeszcze mnie to troszkę męczy, ale w ogóle mnie męczy, że tak powiem, Eurotrack, bo mam problemy, internet mi skacze i na przykład nie mogę zalogować się do World of Tracks, dlatego że mam, powiedzmy, pobieganie 15 albo 10 i to po prostu nie hula, także uwierzcie mi, nagrywanie ETS-a, nawet odcinków, nawet tych krótkich odcinków, kosztuje mnie wiele, wiele zdrowia. Także powinniście to jakąś łapką w dół, ewentualnie w górę, wynagrodzić, bo jest to ciężki, ciężki, ciężki kawał chleba. Nie chciałbym tak zostawiać kanału na czas nieokreślony bez żadnego kontentu.
zobaczmy tak z zupełnej ciekawości, czeka mnie jakaś ciężka trasa? Nie. Dosyć prosta, no nie jest to co było w Ugali, nie wiem czy pamiętacie. Co tutaj się działo, ale tutaj były takie, a na przykład jak tutaj zakrętaski. Były gorsze, tylko czy ja teraz to znajdę? O, na przykład tutaj. Niektóre trasy mi się po prostu nie pozapisywały, bo oczywiście traciłem połączenie z bazą. Ale bywało tutaj naprawdę dosyć, o, w tym miejscu, upierdliwie. Także teraz jak mam taką prostą trasę, to w sumie nawet się cieszę. No, na jednej z tych tras wylądowałem właśnie w rowie. Też jest taki odcinek. Pojawił się chyba 4 dni temu. Z mojego lądowania w rowie. Fascynujące, fascynujące. Paliwa mi starczy, spać też nie będzie trzeba, więc bardzo dobrze. Mam nadzieję, że nie właduję się w coś, w co nie powinienem i w miarę szybko uda mi się skończyć. To szczególnie, że dzisiaj mam ambitny plan poczytać troszkę. To co prawda do pracy, ale długa zmiana, więc można pospać, można odpocząć. Gorzej z późniejszym dniem, bo jak wrócę o tej 21.30, to już mi się nic nie będzie chciało robić. A niestety zapowiada się ciężki dzień. Bo to tak naprawdę piątek, sobota, niedziela, ludzie mieli wolne. Ja wiem, że są święta, ale podejrzewam, że tak w niedzielę dostaną bony, dostaną kupony od nas, a ich bardzo dużo poszło. Dostaną pieniądze w kopertach od Mikołaja i tych zamówień prezentowych po jeszcze na koniec roku, przed przed całą resztą, przed no lockdownem, bo przecież zaraz mamy lockdown, tak? Jeszcze może troszkę być. Kwarantanna narodowa, kolejna w sumie. O, i właśnie widzicie, utracono połączenie z World of Tracks. I to właśnie mnie prześladuje, bo jak mi utraci gra połączenie, jeszcze w trasie, no to jest duża szansa, że połączenia odzyskam podczas jazdy i tam się, że tak powiem, wrzucę przed końcem, trasy mi zaliczy, albo i nie, bo bywa różnie. Przecież nie będę hamował. Śpieszy mi się, zagadałem się. 40%. Także widać, jak widać, ja nie potrzebuję nawet. Zakrętów, żeby rozwalić sobie ciężarówkę. Wystarczy olać czerwone światło. Słuchajcie, jest lepiej, jadąc w ten sposób, jest duża szansa, że nie będę miał hajsu, żeby ciężarówkę naprawić.
Może mam gdzieś tutaj po drodze jakiś serwis. A nie, nic nie ma. Dopiero tutaj, w iPadzie. No nic, jedziemy. Jedziemy, póki ta ciężarówka jeszcze jakoś działa. Bo ona przecież już za chwilę będzie się wyłączać. A to wymuszenie będzie mnie kosztowało kilkadziesiąt tysięcy euro. Też podejrzewam spore opóźnienia w tej trasie, bo przy takim uszkodzeniu 47% to może dojdzie do sytuacji, że się go spędzę i się silnik wyłączy. No ale nic, no nic nie poradzę. Jak ktoś się zgapa, to jest zgapa. Jak wiecie, wpisywać save'u w takim wypadku to raczej robić nie będę. Bo to nie był mój błąd. Wypadnięcie wtedy z tej trasy, ja nie wiem, czy mam o tym w końcu mówiłem czy nie, ale to wypadnięcie z trasy na rowie, w rów, jechanie kilka odcinków temu, to nie był mój błąd, tylko ruka mi się zminimalizowała i to o to chodziło. Wtedy chciałem wczytać tego save'a, bo to jakby nie był mój błąd, tylko generalnie to złośliwość rzeczy martwych. Komputer zaszalał. Ale teraz to było moje i jeszcze raz moje gapiostwo. Nawet wiedziałem tą ciężarówkę, ale myślałem, a uda się. No, tak to właśnie wygląda, jak ktoś liczy, że mu się uda. Mam tą klawiaturkę teraz jakąś Genesis z podświetleniem, jakoś tak nie mogę się w ogóle do niej przyzwyczaić. Częściej wyłączam to podświetlenie, niż ono jest faktycznie. Jeszcze myślę, żeby sobie może dać jakiś stały kolor, bo teraz mam taki, wiecie, tęczowy. I on mi jeszcze tak miga. Ale tak mi się wydaje, że idealnie jednolitego koloru będzie dobrym rozwiązaniem. To szczęście, że moi pracownicy, które w tej chwili mam chyba powyżej 40, będą mi tą kasę systematycznie zarabiać. Naprawdę. No to niezła awaria. Poczekajcie, bo miałem teraz dwa razy wywalenie. Muszę sprawdzić, czy wtyczki działają. No one jak mnie wyrzuca z internetu,
to one potrafią się kraszować. No ale dobrze, na razie jest ok, jedziemy. Zostało już tylko troszkę kilometrów, niecałe 30, powinno być ok. Jeszcze oczywiście wyskakująca okienka drzew. Kusi mnie, żeby troszkę pograć w Vanaglorda. No wczoraj grałem za 4 godziny. Albo i więcej. Zdobyłem 3 zamki, potem je traciłem, potem zdobywałem. Strasznie było. Dostajemy strasznie w cymbał, jako kuzaici od Imperium i jednego i drugiego. To może nie, no Southern, bo Northern, północna to jest pokonany. Ma 1000 żołnierzy, ale no pierwszy raz od dawna gram frakcją, która nie dominuje i to jest naprawdę ciężkie. Straciłem już 3 zamki, nie? Ale z drugiej strony to jest bardzo fajne, bo mam wyzwania i to mnie jakby cieszy, tak? Bo wyzwanie w grze, jak wiecie, to jest coś bardzo ważnego. Zachęcam cię do grania. Tutaj w etacie też, jak mam te, powiedzmy, już wszystko, to nie mam takiej motywacji, żeby grać. Dlatego też troszkę tak wypatruję też tego internetu i promocja, bo do promocja będę musiał zacząć kolejny profil. Te początki w ETS-ie to jest zawsze fajna sprawa. Słuchajcie, ładunek oddany. Oho. Nie mam internetu. Dobra, udało się chyba synchronizować. Synchronizować i... Wywaliło mineta, dlatego nie mam tej misji, tej trasy. No nic, kochani, dziękuję wam bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że zobaczymy się jutro. Mam nadzieję też, że mi tą trasę zaliczy i nie będę musiał robić 15 trasy po raz drugi, bo w tej chwili, jak tak liczę, to już zrobiłem 19 albo 20 tras, z czego 4 albo 5, zależy jak liczyć, nie wiem jak stąd nie zostało mi zaliczone, bo utraciłem synchronizację z kontrem Tanks. Mam dwie, to mam tak kreski, trzy kreski na pięć, ale no to jest tak niestabilne połączenie, jest tak mały przesył i upload, że jest jak jest. Kochani, dziękuję wam bardzo, do zobaczenia i cześć.